Witam Państwa, Mateusz Godek, to jest temat dnia. Dziś o najbardziej tajemniczej osobie Trójcy Świętej. Duch Święty, zwany też Duchem Pocieszycielem. Kim jest, jaką odgrywa rolę w Kościele katolickim, a przede wszystkim w życiu każdego katolika oraz o fenomenie wspólnot charyzmatycznych. A w naszym studiu gość ksiądz Rafał Jarosiewicz, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz organizator rekolekcji Jezus na Stadionie. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże. Proszę księdza, wydaje się, że wciąż w powszechnej świadomości katolików Duch Święty jest trochę zaniedbany, mało znany, a z drugiej strony obserwujemy dużą popularność i wzrost liczby wspólnot charyzmatycznych. Skąd taka popularność ruchów charyzmatycznych w ostatnim czasie? Ja myślę, że przede wszystkim jest to powrót do Kościoła, który zrodzony był na początku przez Pana Jezusa, ponieważ kiedy mówimy o wracaniu do korzeni, to mówimy właśnie do tego, że te pierwsze wspólnoty, które powstawały, przecież apostołowie, którzy wyszli z Wieczernika, oni byli napełnieni Duchem Świętym, przemawiali nowymi językami, potwierdzali naukę znakami. Właściwie to wylanie Ducha Świętego to było coś bardzo powszechnego i nie było żadnej wspólnoty w tym pierwotnym Kościele, która nie byłaby wspólnotą charyzmatyczną. Gdybyśmy sobie w ogóle wyobrazili taką sytuację, że dzisiaj jakiś biskup pisze list, jak korzystać na przykład podczas spotkań w Kościele z daru języków, z daru poznania, z daru proroctwa, z daru zdrawiania, w jaki sposób ma się to dokonywać, to niektórzy by spojrzeli, no ale o czym on mówi, prawda? A to była rzeczywistość Kościoła, który się rodził 2000 lat temu. I to było coś bardzo dynamicznego, coś bardzo pięknego, coś, co wymagało z jednej strony pokory, bo Duch Święty to jest ktoś, a nie coś, który przychodzi wtedy, kiedy człowiek daje mu miejsce na działanie. No właśnie, skoro mówimy, jak przychodzi Duch Święty, to w jaki sposób człowiek może otworzyć się na Ducha Świętego? Czy musi coś zrobić, nazwijmy to, specjalnego, aby rzeczywiście Duch Święty mógł żyć w nim? Bo z jednej strony przecież wiemy, sakrament chrztu świętego, później bierzmowania, to są te sakramenty, które wtajemniczają też właśnie w to obecność Ducha Świętego w naszym życiu. No, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że Duch Święty przychodzi, dlatego że to jest obietnica, którą Jezus złożył i Jezus jest wierny w tym, co mówi. Zatem, kiedy mówi, że będziemy przyzywać obecności Ducha Świętego, to nie kłamie tych, którzy będą przyzywać Ducha Świętego, mówiąc o tym, że On w tym czasie będzie stawał przed Ojcem, aby Ducha Świętego nam posyłał. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego. Jezus jest Panem. To jest też konkretny cytat biblijny. Ale jaka jest zależność? Pragnienie. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 7, werset 37 mówi o tym, że kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, a strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Mówił to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty jeszcze nie został dany, bo Jezus nie był uwielbiony. I tutaj ta zależność. Czyli pragnienie, aby w ogóle otworzyć się na Ducha Świętego. To jest pierwsza podstawowa rzecz. To jest pierwsze, ale jednocześnie musi być ten fundament, tak? Często jest to powtarzane, że no, trzeba być, czyli no, trzeba być, no, dobrze być też własną uświęcającej i żyć blisko Boga i modlitwy, żeby rzeczywiście Duch miał, jak to się mówi, środowisko do tego, aby w nas żyć. Znaczy, Duch Święty przychodzi jak chce i do kogo chce, natomiast więc nie możemy powiedzieć, w jaki sposób przyjdzie, bo jest Bogiem, jest nieograniczony w swoim przychodzeniu. Natomiast wiemy, że przyjdzie, bo mamy pewność opartą na Słowie Bożym. Słowo Boże nie może nas wprowadzać w błąd. Natomiast tutaj że trzeba być w stanie łaski uświęcającej. No, popatrzmy na dom Korneliusza, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. Ludzie, którzy nawet nie byli ochrzczeni, zostali napełnieni Duchem Świętym. Moje doświadczenia są takie, że ludzie, którzy czasem byli na marginesie życia w ogóle społecznego, w ogóle jakichkolwiek zachowań ludzkich, kiedy doświadczali Ducha Świętego, Jego mocy, takiego budzenia Go do życia, danego człowieka, to okazywało się, że zaczynali się przygotowywać nawet do sakramentu chrztu.
Więc to jest też ciekawe, że Duch Święty nie ma ograniczeń. My często robimy jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o działanie Pana Boga, o sposób Jego przychodzenia, o mnóstwo takich różnych rzeczy. A On jest całkowicie wolny. Całkowicie w tym wolny, jak przyjdzie. I jest z jednej strony nieprzewidywalny w tym, jak przyjdzie, a przewidywalny w tym, że przyjdzie. Więc kiedy... To jak już przyjdzie... To czego możemy się spodziewać po Duchu Świętym? No, jakie dary? Jest kilka katalogów. Z jednej strony dary, charyzmaty, bo dary, na przykład katalog owoców Ducha Świętego w liście do Galatów, który mówi, że owocem Ducha jest radość, pokój, miłość, łagodność, cierpliwość, uprzejmość, opanowanie itd. Natomiast chociażby charyzmaty, o których mówi Święty Paweł w 14 rozdziale, to jest trochę coś innego. To są specjalne dary Ducha Świętego, które są podarowane Kościołowi po to, żeby budowało się ciało Chrystusa. Tak? Przecież proszę zobaczyć, że gdy jest mowa o darze uzdrawiania, w tym momencie czasem wystarczy jedno uzdrowienie zamiast 100 kazań, bo ta osoba, która jest uzdrowiona w mocy Ducha Świętego, no ona mówi o tym. To po prostu to jest coś, co jest manifestacją chwały Bożej. I to jest piękne. I taki był też pierwotny Kościół. I myślę, że odpowiadając jeszcze na Pana pytanie właśnie z początku, to jest właśnie to, do czego dzisiaj Kościół wraca. Bo niestety w wielu miejscach Duch Święty i otwarcie na dary to jest trochę sprzeniewierzenie się krótko mówiąc, Ewangelii, czyli zamknięcie na to, żeby w dary Ducha Świętego wejść, żeby nimi posługiwać, bo Święty Paweł mówi wprost, list do Koryntian, rozdział 13, końcówka 13, początek 14, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę jeszcze drogę jeszcze doskonalszą, mówi o miłości jako podstawowym darze, z którego wszystko wynika, ale mówi Święty Paweł też, w liście do Koryntian, te cytowane rozdziały, 13, 14, o tym, że zabieganie o dary duchowe nie jest niczym złym, ponieważ to ma służyć budowaniu Kościoła. I Pan Bóg nie daje swoich darów ze względu na to, że ktoś jest święty, tylko dlatego, żeby uświęcać. Więc... To znaczy, że każdy może dostać na przykład charyzmat uzdrawiania? Jeżeli traktujemy Słowo Boże tak, jak ono mówi, to jak najbardziej. Kapitalnie zresztą o tym te teksty tłumaczy ksiądz Serafino Falvo, jeśli dobrze pamiętam, w takiej książce sprzed lat, kiedy w ogóle charyzmaty się zaczęły budzić, mniej więcej 40 lat, 40-50 lat do tyłu, bo teraz... Co mówi? Między innymi on mówi o tym, że my powinniśmy, że Duch Święty chce całe masy ludzi, którzy się gromadzą na modlitwie, budzić do charyzmatów po to, żeby charyzmaty mogły potwierdzać naukę. Bo dzisiejszy świat jest tak w takim pędzie komunikacyjnym, że właściwie no co może człowieka jakoś tak dotknąć? No to, że widzi znaki i cuda. To zaczyna go stawiać wobec rzeczywistości, wobec tajemnic, jaką jest sam Bóg. Dlatego są potrzebne takie wydarzenia, jak często można je zauważyć podczas spotkań ruchów charyzmatycznych, jak zaśnięcia w Duchu Świętym. Jak ksiądz pewnie wie, one wzbudzają dużo emocji i czasami też kontrowersji wśród osób, które być może nie są za bardzo blisko Kościoła, że przychodzi ksiądz, modli się, no i ktoś właśnie pada na ziemię z hukiem i ludzie nie wiedzą, o co w tym chodzi. Rozmawiałem, wydaje się, z takimi w świecie na dzisiaj najbardziej znaczącymi charyzmatykami, czy z ojcem Enrico Antonello, czy z ojcem Maniakalem, czy z ojcem Boszaborą, czy z ojcem Maniparambilem, z różnymi charyzmatykami, którzy posługują na różnych rekolekcjach. I oni wszyscy są przekonani, że Duch Święty jest nieograniczony w działaniu. Oczywiście my mówiliśmy tutaj na przykład w charyzmatach, charyzmatach jako darach nadzwyczajnych, o tych opisanych w 14 rozdziale listu do Koryntian, ale jest cała gama charyzmatów nieopisanych. W tym katalogu na przykład nie ma
charyzmatu zaśnięcia w Duchu Świętym, prawda? No ale też nie ma, jak ktoś kiedyś powiedział, charyzmatu chociażby stygmatów, albo lewitacji, albo bilokacji, co historia Kościoła nam pokazuje, że bardzo wiele osób, które szły drogą za Chrystusem, po prostu z takich darów korzystały, tak? I tutaj myślę sobie w ten sposób, że po co Pan Bóg to daje? No żeby wzbudzać wiarę. Na przykład prowadzimy rekolekcje w szkołach, to młodzież, która doświadcza znaków, od tych znaków, jakimi są uzdrowienia, bo zasadniczo na rekolekcjach Pan Bóg zawsze potwierdza naukę jakimś uzdrowieniem, trwałym uzdrowieniem fizycznym, ale jest też mnóstwo znaków właśnie tego typu, jak chociażby spoczynek w Duchu Świętym, czy dar łez, bo ktoś nagle doświadcza tego, że nie potrafił płakać przez całe lata i doświadcza takiego poruszenia serca, skruchy, że klęka po latach przy kratkach konfesjonału i prosi o spowiedź. To jest działanie Ducha Świętego, ewidentne działanie Ducha Świętego, chociaż może nie wprost tak opisane w liście do Koryntian, w tych charyzmatach nadzwyczajnych, jak w innych podręcznikach do teologii. Można powiedzieć, że po prostu żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie, my potrzebujemy takich znaków, aby uwierzyć, albo bardziej uwierzyć w obecność Boga w naszym życiu? Ja myślę, że dzisiaj w ogóle potrzebujemy się modlić o wiarę, dlatego że to się przenika, bo proszę zobaczyć, że z jednej strony potrzebujemy znaków, żeby głębiej wierzyć, a z drugiej strony potrzebujemy wiary, żeby mieć znaki. Bo kiedy apostołowie wrócili, krótko mówiąc, z misji, która, przywołam na przykład jedną z nieudanych misji, kiedy nie mogli sobie poradzić z pewnym problemem i przyszli do Jezusa i pytają, czemu my nie mogliśmy sobie z tym poradzić? To co Jezus mówi? Słuchajcie, panowie, to jest wola Boża, żeby ten człowiek nie został uzdrowiony czy uwolniony, nie? No nie, Pan Jezus tak nie robi. Pan Jezus mówi, ile was mam znosić? Brakuje wam wiary. A my dzisiaj się usprawiedliwiamy czym? Kładziemy przysłowiowo łapki na człowieka, człowiek nie jest uzdrowiony i mówimy, a Bóg tak chciał. Jeżeli Bóg tak chciał, jeżeli Bóg jest niezmienny, Hebrajczyków 13,8, wczoraj, dziś ten sam na wieki, czy Jakuba 1,17, na przykład, nie ma w nim cienia zmiany, a więc wszystko jest... Jeżeli uzdrawiał, to uzdrawia. Jeżeli kochał, to kocha i będzie kochał, nie? Więc jeżeli mówimy tutaj w kontekście wiary i charyzmatów, to my jesteśmy bardzo często w pozycji usprawiedliwienia siebie, że Bóg tak chciał, żeby to się tak stało. Natomiast nie spoglądamy do swojego serca, że nam brakuje czasem wiary, tylko mamy nadzieję, zresztą jak mówi ojciec Boszabora, czy wierzycie, że będziecie uzdrowieni? Zapytał któregoś razu na spotkaniu na stadionie. Kto wierzy, że będzie uzdrowiony? Mnóstwo rąk w górze, a mówi, to nie macie wiary, powiedział ojciec Boszabora. Mówi, macie nadzieję na coś, co się stanie, bo wiara jest tu i teraz. To jest rzeczywistość, która jest tu i teraz, nie? I to jest ta różnica. No właśnie, wspomniał ksiądz o księdzu Boszobora, który jest zawsze na tych rekolekcjach, Jezus na stadionie. Czy te rekolekcje, które przyciągają tysiące ludzi na stadion, pokazują, że żyjemy w takich czasach, w których to, co kiedyś było tak bliskie pierwotnym chrześcijanom, czyli to, jak działał Duch Święty, teraz często jest postrzegane różnie. Komentarze niektórych ludzi są takie, że to, co się tam dzieje, to jest niepojęte. Czy to oznacza, że po prostu żyjemy tak już daleko od Pana Boga, że to jak działa Bóg jest dla nas często niezrozumiałe? Dla wielu chrześcijan nie do pomyślenia w ogóle jest to, że Pan Bóg może mówić. Zacznijmy od tego, kiedy prowadzimy rekolekcje i pytamy. Średnio raz na miesiąc prowadzimy duże misje razem z ekipą, jako wędrowny ksiądz, ewangelizator, mogę taką posługę podejmować. I pytamy przeciętnie na 1000 osób zapytanych, kto modli się, 99% podnosi rękę do góry, że się modli. Ale pytamy, a kto usłyszał, co Pan Bóg do niego mówił? No to z tych 1000 osób, jeżeli jest 10 rąk w górze, że ktoś może powiedzieć, tak, Pan Bóg przemówił do mnie w taki sposób, tak to rozumiem. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dobry wynik, że tak powiem. Więc co to pokazuje? Że dzisiaj ludzie mamy problem z tym, żeby zobaczyć, że jest to możliwe w XXI wieku mieć relację osobową z Bogiem, który nas żywą. Szuka. Żywą relację. Bo tak naprawdę wiara, która nie ma relacji, to jest wiara, która sprowadza się do jakiegoś rytu.
do tego, że wypełnię, zaliczę, odklepię... pobożnych formuły. Tak. I co z tego wynika? Co z tego wynika? Jak to się ma przekładać na życie? No, nie przekłada się w żaden sposób. Więc Bóg nas wzywa do takiej wiary, do wiary dojrzałej. Ja się modlę codziennie dla siebie o wiarę, głęboką wiarę. Proszę Boga o przymnożenie mi wiary. Dlatego, że wiele razy się usprawiedliwiałem w różnych sprawach. Ja wiele razy też upadałem w różne grzechy, które pokazywały mi, że ja potrzebuję Jezusa, że ja sam nie jestem w stanie nic zrobić. Natomiast kiedy się opieram na Jezusie, wtedy mam wszystko. Naprawdę właśnie, mam wszystko. To chyba też częsty taki element ludzi, którzy przychodzą, prosząc o Ducha Świętego, o obecność Boga, że już widzą, że sami nie dają sobie rady. Natomiast wracając jeszcze do wspólnot charyzmatycznych, czy ksiądz posługując w takich wspólnotach, będąc, miał możliwość widzieć cuda? Wracam, kilka dni temu wróciłem z misji w Anglii, gdzie w czasie jednego nabożeństwa było tak wiele uzdrowień, które widziałem na własne oczy. Uzdrowień z czego? Na przykład z bólu kręgosłupa. Ktoś nie mógł dźwigać i nagle, mówi, ogromne ciepło przeszyło mój kręgosłup. I wiem, a słowo poznania, czyli słowo pokazujące, co Pan Bóg robi w tym czasie, w którym dokonuje się modlitwa, pokazywało, że jest wśród nas osoba, która jest uzdrawiana z kręgosłupa. Nie? Był z nami ksiądz pośród różnych księży, którzy tam byli. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Pracuje tam w Anglii. Któremu lekarz powiedział, że palce nie będą mu się zginały, ponieważ miał kontuzję ręki przez najbliższe 8 miesięcy. Nie mógł nic chwytać. W czasie tej modlitwy zaczęła mu się ręka normalnie zginać. Zaczął brać, wziął butelkę, chodził na nim, mówił, zobaczcie, to działa, nie? Były osoby, była pani, która na przykład uzyskała słuch kompletnie, więc jestem świadkiem tego, co widziałem. Całkowicie była głucha? Była głucha na jedno ucho, nie? Nie słyszała na jedno ucho, miała problem ze słuchaniem. Podczas rekolekcji Jezusa w stadionie mają miejsce też tak zwane manifestacje złego ducha. To są sytuacje, które często dla osób, które są obok, no są przerażające. Skąd takie sytuacje mają miejsce, wydarzają się? Ojciec John Boshabora, i tutaj muszę go zacytować, mówi, że te manifestacje w bardzo wielu procentach to nie jest wprost manifestacja złego ducha, tylko jest to duch ludzki. Bardzo często... Co to znaczy duch ludzki? Bardzo często, pokażę to praktycznie, bardzo często wiąże się to z brakiem przebaczenia. W człowieku jest tak dużo takiego bólu, cierpienia, które doprowadza do tego, że w momencie, kiedy głoszona jest dobra nowina o tym, że Pan Bóg naprawdę kocha człowieka, bo to jest jedyna nasza nadzieja. Nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć, nie ma sprawiedliwego ani jednego, mówi Słowo Boże, tak? Więc potrzebujemy Jezusa w każdym calu. I przychodziły na stadion, czy na różne te spotkania, bo to już piąte jubileuszowe spotkanie, osoby, które na przykład przychodziły w zagniewaniu, w braku przebaczenia. I nie chciały odpuścić i w konfrontacji z miłością Pana Boga, żeby tę miłość przyjąć, no, tak to się objawiało. Oczywiście ojciec John Boshabora mówi, że to jest bardzo pozytywny znak, dlatego że to jest końcówka tego jakby takiego cierpienia czy dręczenia człowieka. Nie? Bo kiedy mówimy o opętaniach tak naprawdę, i tu znowu zacytuję w jakiś sposób też mojego mistrza duchowego, bo tak go też jako jednego z wielu mistrzy duchowych traktuję, ojciec Boshabora mówi, że na przykład na setki osób, które są przyprowadzane, żadna z tych osób nie jest opętana. To są osoby, które są zniewolone, które powchodziły w różne rzeczy, ale nigdy nie wybrały szatana, nie zaprosiły szatana do swojego życia. I tam wystarcza krótka modlitwa uwolnienia. Siostra Tomasza, z którą współorganizujemy stadion, czy pani Magda, czy pan Leszek w takim bardzo ścisłej ekipie, oni wszyscy posługują taką modlitwą, tak? No, uczymy się tego na przykład od ojca Johna Boshabory i to jest krótka modlitwa przebaczenia, przeproszenia Boga za grzechy, wybaczenia tym, którzy nas skrzywdzili, poproszenia o wybaczenie w modlitwie tych, których my skrzywdziliśmy i przyjęcia Jezusa. I okazuje się, że ustępują choroby bardzo często, że odchodzą najróżniejsze dziwne rzeczy, nie? Tak jakoś to wszystko jest poukładane. Często już na koniec mówi się, że... Znaczy, nie mówi się, słyszy się ludzi, którzy mówią, że
będąc na takich rekolekcjach charyzmatycznych, zaczyna im się nowe życie. Ten moment spotkania Jezusa w ich życiu, doświadczenia Ducha Świętego, obecności, miłości Boga, wpływa tak mocno, że zaczynają nowy rozdział. Potrafią właśnie wrócić trochę do historii, przebaczyć, trochę uporządkować sobie tą historię, która często w wielu przypadkach jest ciężka, i zacząć nowy rozdział. Czy będąc uczestnikiem takich rekolekcji jak Jezus na stadionie, można też doświadczyć takiego nowego rozdziału? Świadectwa, bo myślę, że to jest taka dla nas bardzo ważna rzecz, pokazują, że na spotkanie Jezusa na stadionie przychodzili zupełni sceptycy, ludzie, którzy nie znali Pana Jezusa i w ogóle byli na dystans z Nim, ale przyszli jako obserwatorzy. Ciekawi. Ciekawi tego, co będzie, i Pan Bóg się tym posłużył, tą ciekawością. To jest trochę taka zacheuszowska ciekawość, nie? Bo jak pamiętamy z Ewangelii, Zacheusz no miał problem, miał niski wzrost, ale poradził sobie w ten sposób, że wlazł na drzewo, na sykomorę. I na tej sykomorze został dostrzeżony przez Pana Jezusa. I myślę sobie, że no, Bóg jest tak niesamowity, że bardzo osobiście traktuje każdą osobę. I traktując tak bardzo osobiście, no, szuka najlepszego sposobu na dotarcie do serca i umysłu, nie zabierając nam wolnej woli, żeby człowiek był przekonany o tej miłości i żeby na tej miłości zaczynała się odbudowywać jego tożsamość, jego świadomość tego, kim jest, że jest dzieckiem Bożym, że niezależnie co zrobił w swoim życiu, to Pan Bóg nie przekreślił go. Nawet jeżeli ludzie go przekreślili, nawet jeżeli on sam siebie przekreśla, nawet jeżeli sam sobie nie ufa, no bo taka jest nasza kondycja, to Bóg mówi: ale jesteś moim dzieckiem. I na sam koniec, w dwóch słowach, dlaczego warto przyjść na rekolekcję Jezus na stadionie? Po pierwsze, myślę, dlatego, żeby doświadczyć obietnicy, która jest w Słowie Bożym. Tegorocznym hasłem spotkania leżą przed nami foldery. To jest psalm, który mówi, że szczęśliwy naród, który umie wielbić Pana, będzie chodził w świetle Jego oblicza. Więc jeżeli jako naród staniemy w takiej manifestacji wiary, to już jest pewien owoc działania Ducha Świętego. Mój kolega Leszek kilka dni temu powiedział takie słowa, że właściwie ludzi szybciej można nauczyć czytania Pisma Świętego niż nauczyć uwielbienia, więc to oni są generalnie nie zainteresowani uwielbianiem Pana Boga. Natomiast do uwielbienia Pana Boga są przywiązane niesamowite łaski, ponieważ w tym momencie my się odrywamy od samego siebie. Jeżeli uwielbiam Pana Boga, rozdział 16, werset 30 Dziejów Apostolskich, kajdany opadają. Opadają, zaczyna się trzęsienie ziemi. Pamiętamy, co się stało z Pawłem i Sylasem. Jeżeli Bóg jest niezmienny, to On chce tego dokonywać. Dokonują się przemiany. No i po pierwsze po to. Po drugie, no właśnie może po to, wobec tych osób, które sobie nie radzą z różnymi chorobami, cierpieniami, ale przede wszystkim, żeby usłyszeć dobrą nowinę, bo dobra nowina jest potwierdzana znakami i cudami. I to też znowu nie zależy od ojca Boszabory czy któregokolwiek z prelegentów, który będzie prowadził modlitwę, tylko od samego Pana Boga też będzie to zależało. Bo z jednej strony, tak jak mówiłem, wiara jest potrzebna do tego, żebyśmy rzeczywiście mogli posługiwać charyzmatycznie, ale z drugiej strony to i tak, nawet mając bardzo głęboką wiarę, to Bóg wybiera chociażby, kogo chce wskrzesić. Czyli można powiedzieć, że otwierając się na uwielbienie Boga, otwieramy się na to, by w naszym życiu działy się cuda. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ksiądz Rafał Jarosiewicz, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz organizator rekolekcji Jezus na stadionie. Bardzo dziękuję księdzu za przybycie naszego studia. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i za taki temat, który jest dla mnie bardzo ważnym tematem. Zapraszamy wszystkich na rekolekcję już 1 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będą odbywać się przez cały dzień rekolekcje Jezus na stadionie. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa na żywo. Również my, jako Telewizja Salve, będziemy relacjonować wydarzenia stamtąd. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie i do zobaczenia.